Dzień dobry, cześć. Jesteśmy już tutaj, nadajemy z Moniczką, jesteśmy z Mikołajem i będziemy mówić, co nowego w świecie, co nowego w Asbiro i co nowego w podatkach, bo jak widzicie tutaj Monika, czyli podatki, Mikołaj, czyli podatki. Ja trochę komedii tutaj postaram się prowadzić, bo ileż można z tymi podatkowcami, bo pewnie będziecie poważni, pewnie jak urzędnicy, chociaż nie, widzę Monika się już uśmiechnęła, Mikołaj. Witamy na streamie. Przywitajcie się, kto nas tam słucha, powiedzcie dzień dobry, będzie fajnie, oszukamy trochę algorytmy YouTube'a. I co, przechodzimy do tematu, robimy tego live'a z takiej okazji, że dużo się zmienia, a te podatkowe rzeczy przez jakiś tam fajny ład, który nam wprowadzają, zmieniają, wychodzą z tych starych przepisów, wychodzą z nowych, kombinują, już w sumie rok tak zmieniają. Ja się już tym wszystkim gubię i to jest chyba trochę taki czas, żeby zacząć mówić, co jest aktualne, co było nieaktualne i chyba z tego zamieszania takiego prosiliście też, żeby uruchomić na MBA-u specjalizację o podatkach, czyli żeby można było się na bieżąco u nas zaupdate'ować z podatków, w taki bardziej sformalizowany, zorganizowany sposób, a nie tylko idziesz do baru, bierzesz dwa piwa i tylko szukasz, gdzie jest jakiś doradca podatkowy na naszej integracji, żeby się update'ować, tylko tak bardziej trochę zorganizowanie. O, Daniel jest, Aneta, cześć, cześć moi drodzy. I co, podatki, no to co? Co tam się zmieniło? Tak, Moniczka, radca prawny, doradca podatkowy, kręci się u nas dosyć często, na co dzień w Lublinie, tam walczysz z podatkami i Mikołaj, nasz tutaj nie tyle doradca podatkowy, co prawnik, co syndyk, co specjalista od broni i amunicji i wielu, wielu innych tutaj rzeczy. Więc jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie na czacie, bo my mamy taką listę zmian, którą chcielibyśmy omówić, na które no nie wydoktoryzujemy was na streamie, ale taki update tego, co się dzieje, warto mieć. To co, moi drodzy, jedziemy? Kto zaczyna? Może panie pierwsze. Dziękuję, Kamil, za zaproszenie. Mikołaj, miło cię widzieć. Witam was również bardzo serdecznie. Jest początek. Co tam się porobiło? Co oznacza, że od 1 lipca zostały wprowadzone zmiany w przepisach prawa podatkowego, co jest o tyle zaskakujące, że dotychczas wprowadzanie zmian, jeśli chodzi o przepisy podatków dochodowych w trakcie roku, były traktowane jako zdarzenie, które mogłoby nawet wręcz naruszać konstytucję, więc takich sytuacji do tej pory nie było. To jest ewenement, że w tym roku po raz pierwszy nasz ustawodawca trochę uderzył się w piersi, wskazując, że wszystko to, co zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022, oczywiście świetnie się ma, ale jednak wymaga trochę refreshingu. No właśnie, Monika, poczekaj. Tutaj cię zapauzuję, bo rzeczywiście pamiętam, co roku była taka nagonka, żeby te wszystkie przepisy podatkowe na nowy rok jeszcze w listopadzie uchwalić, tak? Żeby były uchwalone w listopadzie, bo na przyszły rok, jak już obowiązują, to nie można w tył i zawsze był w telewizji, czy rząd zdąży z aktualizacjami i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazuje, zdąży, bo tą podwyżkę VAT-u dwa dni przed Wigilią jeszcze uchwalili, tak? Ale co, to teraz już co, w Konstytucji nagle przestało pisać, że to musi generalnie, być tak. Generalnie są takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z których można wywnioskować, że jeżeli zmiany wprowadzone w trakcie roku są korzystne dla podatników, to ich wprowadzenie nie narusza tego konstytucyjnego zakazu zmiany przepisów prawa podatkowego w trakcie roku. Czyli argumentacja była taka, że te zmiany w połowie roku muszą zostać wprowadzone chociażby z tego powodu, że one nam wszystkim poprawią życie i stan naszych finansów. Czekaj, czyli jednocześnie można by powiedzieć, skoro wprowadzili te przepisy, to rząd przyznaje, że jeżeli więcej pieniędzy będzie w rządzie, to jest gorzej dla podatnika. Można tak przyjąć, ale tak naprawdę narracja oficjalna jest oczywiście zupełnie inna, bo sprowadza się do stwierdzenia, że te zmiany, które od miesiąca nam towarzyszą, mają nam wszystkim poprawić nasz byt i samopoczucie. Natomiast czy tak faktycznie się stanie, to tutaj można mieć co do tego wątpliwości, bo te wprowadzone zmiany takiego skutku nie wywołają.
to jedziemy. Wprowadzili ten ład, ale się okazało, że to jest takie, no, jak zwykle, tak? I chcą się naprawić. I od 1 lipca mamy takich trochę naprawek, więc co tam naprawiają? Co się zmienia? Przede wszystkim najbardziej kontrowersyjna ulga dla klasy średniej, czyli mechanizm, który pozwalał na zrekompensowanie dotychczasowej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, która zniknęła od stycznia 2022. Tą rekompensatą miała być sławetna ulga dla klasy średniej, wyliczana według algorytmu, który w praktyce był niezmiernie trudny do zastosowania i powodował bardzo wiele perturbacji i wśród księgowych, i wśród pracowników. Między innymi do dnia dzisiejszego nie wiadomo, czy na przykład małżonkowie mogą z tej ulgi korzystać w wymiarze dwukrotnym, czy też na zasadzie jednokrotności, ale takich wątpliwości było wiele, dlatego zdecydowano, że ulga klasy średniej od 1 lipca zostanie zniesiona, przy czym jak się za chwilę okaże, nie do końca zniesiona, ale no, takie jest założenie. A tą nagrodą, tą właśnie rekompensatą za zniesienie ulgi dla klasy średniej ma być jakże medialna obniżka stawki podatku dochodowego, którą płacą podatnicy na skali podatkowej, czyli granica pierwszego progu podatkowego i stawka podatku nie 17%, ale 12%. No dobrze, czyli 5 do przodu, ale 9 do tyłu, bo zdrowotne. Tak. Zgadza się, składki zdrowotnej w żaden sposób tutaj nie uzdrowiono, te przepisy pozostały tak jak do tej pory, czyli zarówno pracownicy, zleceniobiorcy czy przedsiębiorcy, którzy wybrali skalę z tą składką zdrowotną, muszą się na co dzień mierzyć, bo to jest dodatkowe 9% obciążenie ich dochodu. I to ta zmiana, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, tutaj żadnych zmian nie ma, czyli nadal od lipca ta składka zdrowotna jest dodatkowym świadczeniem publiczno-prawnym, ale towarzyszy ta składka podatkowi na poziomie 12%, a nie 17%, czyli łączne obciążenie mamy 12 plus 9, tak? To są te obciążenia publiczno-prawne, podkreślam, umów o pracę, umów zlecenia czy przedsiębiorców na skali, których przecież nie brakuje. Okej, czyli obniżyli tą stawkę i to wchodzi, jak to wchodzi, od lipca, że to, co się zarobiło jeszcze wcześniej, no to było według 17? Tak, oczywiście, przez pierwsze 6 miesięcy podatek był wyliczany od dochodu, oczywiście narastająco pojawiającego się od początku roku i według stawki 17%. Stawka 12% docelowo będzie obowiązywała w odniesieniu do dochodów całego roku, ale nie przeliczamy tego dochodu wstecz, nie wykazujemy jakiejkolwiek nadpłaty, kontynuujemy wyliczenie podatku już według stawki 12%, a ostateczne wyliczenie dochodu za cały rok 2022 nastąpi w terminie złożenia zeznania rocznego. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że terminy składania zeznań rocznych są obecnie ujednolicone, czyli wszyscy będziemy składać PIT-y do końca kwietnia. Przypominam, że jeszcze za 2021 rok część osób składała PIT-y w styczniu, na przykład ci na karcie, część w lutym, czyli ryczałtowcy, a pozostali w kwietniu. A teraz te terminy zostały ujednolicone. Z jednej strony to jest dobrze, tak? Ale z perspektywy księgowych, którzy nagle w kwietniu będą mieli jeden wielki natłok sprawozdawczości plus obawa, że serwery Ministerstwa Finansów tego właśnie natłoku nie wytrzymają, no to pozostaje tutaj taka wątpliwość praktyczna, jak to będzie w przyszłym roku tak de facto wyglądało. Widzę, że już to widzisz oczami wyobraźni, Kamil. Tak, widzę, jak to pięknie będzie funkcjonowało. W kwietniu, moi drodzy, i w marcu nie będziemy mieć zajęć z księgowymi. Te tematy trzeba załatwić zimą, jednocześnie z jednym słowem, tak? Monika, nie planujesz się u nas pojawić. Nie odkładamy na ostatnią chwilę, przyjadę do was wcześniej. My może nie, ale klienci tak. No to ciekawe rzeczy. Mikołaju, tam się uśmiechasz, też pewnie nam jakieś tutaj zmiany zakomunikujesz. Chciałem zwrócić nie tyle na konkretne zmiany, co na pewnego rodzaju widoczny sposób trochę zmiany jakby w podejściu zmiany przepisów, tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, no zasada jest taka, że nie zmieniamy prawa podatkowego w ciągu roku i zresztą widać to było, że jeszcze jakiś czas temu ministerstwa bardzo się starały, żeby te wszystkie zmiany dopchnąć na ostatnią chwilę, na przykład
dwa lata temu wchodziły przepisy odcitowujące spółki komandytowe, no to w listopadzie, tam pod koniec już było publikowane i wszyscy mówili, że zdążymy. No teraz te zmiany się dzieją praktycznie co chwilę, no bo zwróćmy uwagę, tak, że mieliśmy Polski Ład, okej, okay, był zrobiony tam przed końcem roku, okej, okay. Nagle mamy zmianę Polski Ład 2.0, czyli to, co teraz weszło od lipca, to o czym wspomniała Monika, no i znowu mamy, no, niby możemy powiedzieć, że niby zmiany na plus, tak, w sensie zmniejszenie podatku z 17-12%, bardzo fajnie to brzmi, no ale likwidacja ulgi dla klasy średniej, no ulga dla klasy średniej to jest ulga, czyli w sumie trochę pogorszamy sytuację podatników, bo w jaki sposób próbujemy ingerować w bieżąco w ich rozliczenie, jakby nie do końca szanując te terminy wejścia. No i teraz jeszcze ustawodawca, żeby nam rozkręcić ten roller coaster zmian, już szykuje nam kolejny projekt ustawy, czyli trzecią wersję Polskiego Ładu, która jest, co dziwne i co zabawne, aktem prawnym, który ma cofnąć zmiany wprowadzone Polskim Ładem, ale nie w całości. Ja czasami patrzę teraz na księgowych, którzy i naprawdę ich współczuję, bo jeżeli ktoś zajmuje się księgowością, czyli nie siedzi w przepisach co do zasady, księgowa zajmuje się raportowaniem zdarzeń, ona prowadzi ewidencje, prowadzi księgi rachunkowe, no i teoretycznie jej zadaniem jest no, rozliczanie, prowadzenie jakby takich rachunkowości podatkowej, finansowej, rozliczanie przedsiębiorstw. No i nie powinna teoretycznie aż tak dużo czasu poświęcać na edukowanie się, a rzeczywiście księgowe teraz już trudno znaleźć księgową bez worów pod oczami, które po prostu muszą na bieżąco czytać zmiany i się okazuje, że coś wprowadzają, co zmienia całkowicie zasady gry, na przykład wprowadzają przepisy o ukrytej dywidendzie, które tak naprawdę wpłynęłyby na sytuację bardzo wielu przedsiębiorców, w szczególności małych, którzy udostępniają jakieś aktywa spółce, którzy no, mają transakcje na przykład ze swoimi spółkami, nagle wszyscy się edukują, czytają o tym, interpretacje indywidualne się pojawiają. A tutaj rząd ogłasza w połowie roku, 28 czerwca, że od nowego roku zlikwiduje tę ukrytą dywidendę, chyba, no bo ta ustawa jest tylko założeniem, więc teraz wszystkie te osoby, które się dopiero co nauczyły tych przepisów, muszą żyć w przeświadczeniu, że no, może one będą obowiązywać od nowego roku, a może jednak nie będą obowiązywać od nowego roku. Czy będziemy liczyli minimalny CIT w spółkach? Może będziemy, a może nie. No to ale tak powiedz, co to jest ta dywidenda ukryta? To znaczy ja słyszałem takie słowo i pewnie czytałem trzy rodzaje wersji, jak chcą, żeby coś takiego wprowadzać, a potem przyszły wakacje i wiesz, i tak było miło i przyjemnie i się tam nie update'owałem odnośnie przepisów, czyli co, zrobili te ukryte dywidendy? Obecnie tak. Obecnie tak, czyli ustawodawca próbuje uregulować sytuację, której wspólnik nadmiernie obciąża spółkę kosztami, na przykład tak, poprzez udostępnianie tej spółce pewnego rodzaju aktywów, co powoduje, że przy skali działalności danej spółki, już nie wchodząc w same przepisy, jest to istotny koszt dla spółki. Tak? Jest to bardzo popularne, wszyscy to powiedzmy. Są jakieś definicje tego istotnego kosztu czy coś takiego? Czy ustawa się odwołuje do proporcji do zysku, że jak jest określony zysk, nie chcę wchodzić w szczegóły bardzo mocno, natomiast zasadą jest to, że mamy zysk, jeżeli przekroczymy pewien poziom tych, że tak powiem, kosztów stanowiących ukryte dywidendy, no to ustawodawca nam mówi, że nie, dla spółki one nie mogą być kosztem. Czyli my musimy zapłacić na przykład z wynajmu jakiegoś aktywa podatek, a spółka w koszty już tego nie wrzuci. Czyli trochę nam tą sytuację, można powiedzieć, pogarszają. A dodatkowo zwróćcie uwagę na to, że przecież zysk brutto spółki będzie znany dopiero po zakończeniu roku, więc w trakcie roku te wydatki się pojawiają, tak? Są relacje między wspólnikiem a spółką, a dopiero po zakończeniu roku my możemy na przykład nagle dowiedzieć się, że zysk brutto jest o 1 złotówkę mniejszy niż te wypłaty na rzecz wspólników, no i cały nasz pomysł na rozliczenia ze spółką. A to jest jakaś taka sztywna kwota typu 20% zysków nie może być przetransferowana do wspólników, czy... Nie, po prostu wypłaty naszych wspólników w kontrze do zysku nie mogą przekraczać tej wysokości, czyli nie mogą być wyższe niż zysk spółki. A wyższe? Czy, ale jak będą równe zyskowi, to jest okej. Okay. Tego nie wiemy, bo przepisy mówią tylko i wyłącznie o sytuacji, istotne, kiedy te wypłaty miałyby w odniesieniu do zysku niejako go niwelować, tak? Zwróćmy też uwagę, że jeszcze przepisy o ukrytej dywidendzie w ogóle nie weszły w życie, bo one przecież mają wejść w życie w 2023 roku, prawda, Mikołaj? Tak, więc jakby to jest, tak, dlatego mówię, że to jest takie pewnego rodzaju zmartwienie, że teraz musimy się zastanawiać, czy te przepisy wejdą ostatecznie, czy nie wejdą. Zresztą jest na przykład, jest taki koszmar dyrektorów finansowych w firmach, czyli podatek u źródła,
który nastąpiły kilka lat temu, bardzo takie agresywne zmiany, w sensie ustawodawca wręcz nakazał w niektórych sytuacjach, żeby jeżeli coś wypłacamy pieniądze za granicę, żeby najpierw te pieniądze w niektórych sytuacjach przelać do urzędu, a dopiero urząd potem te pieniądze będzie zwalniać, jak udowodnimy, że na przykład spółka jest rezydentem, jest beneficjentem, będzie mieli certyfikaty i wszystkie dokumenty, które przekonają ich, że mogą te pieniądze zwolnić. To mogło być koszmarem przy budżetach marketingowych. No i znam wielu dyrektorów finansowych, którzy bardzo ciężko spali przez te zmiany, a ustawodawca odraczał je i tak po pół roku, na zasadzie jeszcze nie wejdą. No i kolejne pół roku, miały wejść za pół roku, już się przygotowują i chyba kilka dni przed wejściem w życie jeszcze nie wejdą. I tak, potem były rozporządzenia, wiem, prawda? Rozporządzenia, tak, które też wprowadzały zaniechanie poboru, tak? Tak, więc. Ale możemy też na jakimś przykładzie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, że co, mam klienta z zagranicy, tak? I co? No i jeżeli masz coś takiego jak w Polsce, jak podatek u źródła, czyli niektórego rodzaju usługi są objęte czymś takim, że jeżeli ktoś z zagranicy zarobi jakieś pieniądze w Polsce, czyli powiedzmy zarobi w Polsce 100 tysięcy złotych, ty wypłacając mu wynagrodzenie za takie rzeczy, jakby państwo cię niejako trochę obliguje, żebyś trochę pomógł rządowi zwindykować podatki uzyskane w Polsce, więc w niektórych sytuacjach nakazują tobie jako wypłacającemu wynagrodzenie potrącić część tego wynagrodzenia podatku, w przypadku Polski to jest w większości 20%, i wpłacić je do urzędu skarbowego. I tak, oczywiście mamy umowy, które niwelują albo zmniejszają te podatki u źródła, natomiast prawo do skorzystania z tych umów jest związane ze spełnieniem pewnego rodzaju wymogów. Między innymi często na przykład to jest certyfikat rezydencji, że ktoś ma certyfikat na przykład w Wielkiej Brytanii, że ta spółka jest rezydentem Wielkiej Brytanii. No i ustawodawca stwierdził, że też trzeba byłoby trochę, jednak z certyfikatami to jest tak, że państwa chętnie te certyfikaty rozdają, więc trochę zmotywować przedsiębiorców do weryfikowania na pewno, czy nasz kontrahent na pewno jest rezydentem Wielkiej Brytanii, a wręcz w niektórych sytuacjach przy większych wypłatach takich wynagrodzeń, nawet jeżeli wynikałoby z jakichś przepisów, że tego podatku na przykład nie trzeba byłoby pobierać, to wpłacić go do Urzędu Skarbowego, a Urząd Skarbowy potem by na przykład te pieniądze zwolnił, dopiero jakby się okazało, że rzeczywiście Czyli oddał tobie, żebyś mógł oddać temu pracownikowi z zagranicy. Ty oddajesz do urzędu pieniądze z wypłaty na zagranicznego kontrahenta. Tak. Przykład, jakaś usługa reklamowa. Kupiłeś coś na reklamę na Facebooku, no i teoretycznie, gdybyś nie miał jakichś tych certyfikatów rezydencji, dodatkowych jakichś dokumentów, które wykazują zwolnienie, to powinieneś z tej wypłaty potrącić część środków i zapłacić je do Urzędu Skarbowego. Natomiast nie chcę chodzić w szczegóły, chodzi mi bardziej o to, że trochę w Polsce mamy taką praktykę, my w Polsce nie mamy wcale dużych podatków, bo popatrzmy sobie na inne kraje Unii i tak naprawdę ludzie, którzy mówią, że w Polsce są duże podatki, to są ludzie tylko tacy, którzy nie pracowali, nie prowadzili biznesu za granicą zazwyczaj. Ja prowadziłem i w Polsce są duże podatki, bo na przykład jest taki podatek, ja nazywam to podatek księgowy, który dla jednej z mojej spółki, która osiągnęła 199 250 zł przychodu w tym roku, dlatego już nie pracuje ta organizacja, ten podatek księgowy, czyli wydatki na księgowość, wyniosły 5%. Czyli jak podatek dochodowy wynosi tam 12, 17, 19, tak podatek księgowy mój wyniósł 5%, czyli 5% przychodu, nie zysku, 5% przychodu to są wydatki związane z księgowością, których nie potrzebuję ponosić. I jakbym mieszkał w takiej Wielkiej Brytanii, to miałbym 5% przychodu więcej, bo tam bym sobie księgowość spółki prowadził w zeszycie z myszką Miki. No dobrze. No właśnie, do tego nie dorośliśmy. Nie, wiesz co, nie wiem, czy się z tym zgodzę. Może znajdziemy jakiś punkt sporny. No bo prawda, po pierwsze, usługi księgowe w Wielkiej Brytanii nie są też tanie. Rzeczywiście Wielka Brytania oferuje coś takiego, że dla małych podatników te wymogi są dosyć niskie. To znaczy też standardem czasami w niektórych krajach zachodu jest to, że państwo też nie narzuca trochę formy prowadzenia księgowości. W sensie nakazuje płacić podatki, ale nie narzuca do końca aż tak bardzo w Polsce, że mamy mieć księgi rachunkowe, dzienniki. W sensie ta forma nie jest aż taka narzucona. Natomiast no, pytanie, czy to jest element podatkowy, no to jest pewien element.
No, zmuszają cię do obliczenia czegoś, czego nie potrzebujesz i musisz ponosić koszty tego obliczenia. To jest jak najbardziej podatek. Znaczy w Wielkiej Brytanii też musisz to obliczyć. Ale tam to zrobię w zeszycie z myszką Miki bez zatrudnienia księgowego. Jak zatrudnię księgowego, to mnie to będzie 600 funtów rocznie kosztować, takie roczne sprawozdanie. Żeby wziął ten zeszyt z myszką Miki i tam wypełnił odpowiedni formularz. Czyli rozumiem, że... No, rozumiem ten argument. Rozumiem ten argument, natomiast... Chyba to się sprowadza, słuchajcie, do stwierdzenia, że po prostu w Polsce jest taki problem, że przedsiębiorcy nie są w stanie za bardzo nic zaplanować, tak? Bo przez te permanentne zmiany przepisów prawa podatkowego, to co, na co się wiele osób skarży, to właśnie brak takiej stabilności, a jednak nasi przedsiębiorcy chcieliby wiedzieć, na czym stoją, tak? I myślę, że to jest takie w tej całej sytuacji bardzo... Wracajmy do zmian, bo zmienia się dużo, czyli nie będzie tej ulgi dla klasy średniej, będzie niższa i niższe podatki będą i co chwilę nam wymyślają, że coś tam wprowadzą, to jak ten podatek u źródła, czyli domyślnie zawsze trzeba go zapłacić, chyba że udowodnisz inaczej, a teraz to było takie trochę bardziej uznaniowe i to też tak odwlekają i odwlekają. Jakie mamy jeszcze tutaj nowości? Ja mam taką notatkę, raportowanie ksiąg JPK do skarbówki. Mikołaju, ty o tym mówiłeś, czyli że co, już nie będzie kontroli skarbowych? Zmiany, które są według mnie bardzo kluczowe w polskich ładach, w wszystkich kolejnych literacjach, na które nie wywołują takich emocji trochę, bo nie są związane z wysokością podatku, a są dosyć, no według mnie, rewolucyjne, no bo trochę zmieniają relacje i jakby zakres egzekwowania pewnych obowiązków podatkowych. Bo w Polsce trochę zawsze było tak, że nawet ustawodawca wymyślał jakieś skomplikowane przepisy, wymyślał jakieś przepisy o limitowaniu jakichś kosztów, wymyślał przepisy o rozbudowywał przepisy o cenach transferowych, tworzył dużo instytucji, które miało bronić interesu państwa, ale przy małych firmach dużo firm stwierdzało, że takich rzeczy nie będzie robiło, albo zrobi, jak przyjdzie kontrola, będzie miało parę dni na przygotowanie się, to najwyżej zostawimy to na później. Natomiast to, co teraz się dzieje, to jest trochę takie wejście państwa w, można powiedzieć, w skuteczniejszy audyt przedsiębiorców. Między innymi podstawową zmianą jest to, że będziemy musieli składać nasze dokumenty księgowe regularnie do skarbówki, całe praktycznie. Czyli tak jak powiedziałeś, kontrole się zakończą, bo po co kontrolować przedsiębiorcę, po co przychodzić do niego na kontrolę, wysyłać jakieś zawiadomienie, jakieś pismo, żeby on się jeszcze przygotował, żeby on wiedział, że musi nagle pójść szybko pokorygować i te wszystkie braki, które ma nagle w parę dni uzupełnić, bo zaraz będzie miał kontrolę, możemy przeszkadzać przedsiębiorcom, żeby regularnie raz w roku, raz w określonych okresach rozliczeniowych przekazywali nam swoją dokumentację, a my posadzimy całą salę praktykantów na hali, wyposażymy ich w komputery, damy każdemu po kilka tysięcy podatników i będą szukać błędów w naszych rozliczeniach. To nie jest piękna wizja? Okej, czyli to, co było do tej pory JPK, czyli się VAT, jak ktoś był VAT-owcem, to musiał to wysyłać tam co jakiś czas do urzędu, to teraz to nie da się być przedsiębiorcą, nie wysyłając regularnie swojej księgowości do skarbówki? Znaczy, no, pewnie można być, ale krótko. Okej. Czyli nie będzie kontroli, no nie będą prosić o wyciągi bankowe, bo już wyciągi bankowe mają całą księgowość otwartą, czyli jesteśmy transparentni dla Urzędu Skarbowego. Znaczy kontrole będą, tylko będą trochę inaczej działały, bo dzisiaj kontrole działają tak, że albo skarbówka coś w JPK-ach VAT-owskich wypatrzy, co jej się nie spodoba. Na przykład bardzo modne były teraz kwestionowanie faktur z podmiotami powiązanymi. Czyli jak mieliśmy oznaczone faktury jako powiązane, na przykład nagle właściciel fakturował na 100 tysięcy złotych miesięcznie swoją spółkę, no to wywołało to często duże zainteresowanie i skarbówka widziała to w JPK-ach. Tą fakturę, ona się świeciła wręcz na czerwono, że trzeba przyjść zapytać, co było przedmiotem tej faktury. No bo gdyby się okazało, że ta faktura była pusta, czyli ona nie niosła za sobą żadnej realnej usługi, no to państwo teraz w Polsce bardzo tego nie lubi, zresztą puste faktury, kwestie karuzelowe, wyłudzenia VAT-u jest coś, co jest tak najbardziej na celowniku, zresztą skrajną teraz sankcją za tak naprawdę nierzetelność w fakturach to jest nawet 25 lat pozbawienia wolności, więc tak naprawdę można pójść równie dobrze, jakbyśmy kogoś zabili, w sensie może być bardzo źle. A dużo przedsiębiorców
przypadkowo, trochę z niewiedzy, trochę takiej na zasadzie nonszalancji polskiej, no wychodzi z założenia, że jak ma zapłacić podatek od dywidendy ze spółki, no to jest bez sensu. Woli sobie wziąć na przykład ryczałt, wymyślić sobie jakąś usługę i wystawić fakturę na swoją spółkę na jakąś kosmiczną kwotę, żeby te pieniądze transferować do siebie. No i to dotąd było widać, bo to było po prostu w JPK-ach po prostu się świeciło i skarbówka często przychodziła i pytała właśnie o tą fakturę. Jak ktoś nie miał dowodów, się okazało, że to jest lipa, no to robiła problemy. Teraz będzie za to tak, że będą mieli całe księgi rachunkowe praktycznie, więc Urząd Skarbowy, jak będzie przychodził do nas, to już będzie dobrze przygotowany tak naprawdę z tego, jakie my mamy braki w organizacji, jakie mamy koszty dziwne, co my robimy z pieniędzmi, w sensie no kontrola będzie już wiedziała, po co przychodzi. Taka będzie zmiana. Okej, okay, no ale jak mają księgi VAT-owskie, no to w zasadzie mają księgi, no bo jak ktoś jest VAT-owcem, no to wszystkie tam rozlicza do VAT-u faktury, nie? No ty pamiętaj, że masz trochę też, czy nie, no, masz dużo jest rzeczy, które są, się dzieją poza VAT-em, jakieś wynagrodzenia zarządów, jakieś różnego rodzaju rzeczy, które pewnie miałeś sam z nimi do czynienia, a niekoniecznie są w VAT-ie, więc możemy powiedzieć, że ten zakres kontroli będzie trochę sprawdzenia rozszerzony w stosunku do tego, co było wcześniej. Plus warto wspomnieć jeszcze o tym, co się dzieje cały czas jakby z tyłu, czyli próby wprowadzenia obligatoryjnego w Polsce KSeF-u, czyli takiego elektronicznego systemu faktur, że będziemy przez ministerstwo wysyłać faktury. Już nie tam robić w Wordzie i wysyłać, tylko trzeba będzie odpowiednią bramką lub tak naprawdę, można powiedzieć, za pośrednictwem ministerstwa te faktury przesyłać i będzie ministerstwo widziało na żywo, jak sobie wystawiamy jakąś fakturę. I kiedy ten system wchodzi? KSeF już zasadniczo obowiązuje, natomiast nie jest on... Zasadniczo obowiązuje. Takie precyzyjne prawnicze sformułowanie, muszę ci powiedzieć. Znaczy, Polska ma trochę problem, bo faktury, jakby samo przepisy odnośnie faktur są regulowane no, trochę na poziomie unijnym. Znaczy, że dyrektywy VAT-owskie unijne wprowadzają pewnego rodzaju założenia, że kraje nie za bardzo mogą ingerować w ten obszar, co wynika z tego, że jak niemiecka spółka powiedzmy przychodzi do Polski albo jakieś faktury się wystawia, to jakby ma być pewnego rodzaju w tym zakresie harmonizacja, że to ma w miarę podobnie działać. Między innymi na przykład dyrektywa mówi, że państwa mają dopuścić każdą formę faktury, między innymi elektroniczną, papierową. No a KSeF będzie wymagał tego, żeby jednak faktury były tylko elektroniczne, bo będą musiały przejść przez elektroniczny system. No i Polska powoli dostaje zgody na takie rzeczy, to znaczy, że występuje i dostaje tak zwane odstępstwa od dyrektywy. Jeżeli tak naprawdę uda im się w całości dostać takie zgody na wdrożenie tego systemu, to będą mogli zmusić wszystkich w Polsce, żeby wystawiali właśnie za pośrednictwem rządu faktury. Więc Kamilu, jeżeli wydatki księgowe i rozliczeniowe cię męczą, to macie dobrą wiadomość, nie będziesz musiał płacić za program do wystawienia faktur za chwilę. Podejrzewam, że będę musiał, bo ten serwer się będzie tak zawieszał i nie będzie funkcjonował i podejrzewam, że oni udostępnią jakieś API dla tych wszystkich no, podmiotów, które dostarczają ten program księgowy do wystawiania faktur, gdzie tam się tam płaci 100 zł rocznie i sobie te faktury wystawiasz i też się przez nich będzie dalej takie faktury wystawiać. No czas pokaże, natomiast widzimy, że stopień ingerencji i tego bieżącego weryfikowania będzie no, znacznie w Polsce większy. A logowałeś się już w tym systemie? Przeglądałem strony z plikami, były różnego uzupełnione jakby formuły, natomiast sam jeszcze nie miałem okazji wystawić faktury przez KSeF. Okej, okay, a jakoś to wygląda, czy to jak KRS? No teraz Kamil jest nie na bieżąco, bo KRS to jeszcze jakoś w miarę działa. Teraz jest modny KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Państwo wprowadziło super internetowy system do obsługi upadłości. I się okazało, że ten system zablokował upadłości w Polsce, bo się nie działał, więc dużo osób najpierw wymusili, że wszystko ma być przez ten system upadłościowy, a potem system się zawiesił, więc nagle podmioty, które chciały trochę podziałać, że tak powiem, w tych smutnych postępowaniach upadłościowych, nagle się okazało, że nie mogą, no bo są problemy z kwestiami informatycznymi. Taki okay. Mamy. No to będzie tak samo z fakturami, tak? I nie będzie przychodu przez kilka miesięcy. Czyli co, ten system czeka na jakieś odstępstwo od dyrektywy, jak tam sobie w Europie tam nam pozwolą coś tam robić i to pewnie prędzej będzie szybciej niż później.
Raczej teraz jest jakby wprowadzony formalnie, prawnie, jako system, rozwiązanie dobrowolne. Możesz sam dobrowolnie z tego korzystać, gdybyś był zainteresowany tym. Na przykład byś chciał oszczędzić na kosztach programu do wystawiania faktur. Natomiast no, jeżeli uda im się zrobić te wszystkie odstępstwa, już zresztą część mają i w 2024 roku jakby teoretycznie Rada się zgodziła, żeby to fakturowanie elektroniczne było obligatoryjne. Natomiast o ile pamiętam, tam nie wiem, czy odstąpili od tego, ale próbowali jeszcze zrobić, żeby też jakby zezwolili im na to, żeby faktura miała pewne obligatoryjne elementy, czyli jakby coś, co dotychczas nie obowiązywało, to znaczy, że faktura mogła pewnych elementów nie mieć, a cały czas była ważnym dokumentem rozliczeniowym. Ale to takie, że tak powiem, przyszłe czasy, aczkolwiek coraz bardziej zbliżające się. Tak jest. Będziemy już podłączyli, czyli system co jakiś czas będziemy te księgi wysyłać, co miesiąc czy co jakiś czas, ale jak wprowadzą obowiązkowe te faktury, no to w zasadzie wystawioną fakturę na żywo będą mieli już w systemie update'owaną, tak? Ale popatrz, może się koszty księgowe zmniejszą, bo jeżeli, z tego co pamiętam, to w założeniach jest też to, że księgowe mogą mieć dostęp do KSeF-u. W sensie, że jeżeli wystawisz jakieś faktury, to mogą sobie pobierać z tego. I popatrz, może zmniejszą się koszty księgowe, dzięki temu już nie będziesz płacił 5%. Może wtedy powrócisz. Tylko 4,93, nie? Dobra, ale to jeszcze, jeżeli mówimy o takim update'cie, no to jeszcze chyba te kasy online'owe, nie wiem, czy to już działa i każdy paragon ląduje od razu na żywo w skarbówce z godziną wystawienia, pozycją GPS-u i tak dalej, czy to jeszcze nie weszło? Ktoś z was wie? Może powiesz coś o tym? Wydaje mi się, że ten termin wdrożenia kas online został po raz kolejny przesunięty, bo to wszystko się dzieje na naszych oczach, coraz to kolejne grupy przedsiębiorców są objęte kasami online. 1 lipca tego roku kolejne grupy przedsiębiorców miały obowiązek stosować kas online, ale według mnie przesunięcia nastąpiły, z tego co wiem, 1 stycznia 2023, ale czy to jest ostateczna data? To nie. Czyli tego niektórzy mają obowiązek mieć te online'owe kasy i raportują do skarbówki paragony na bieżąco. A niektórzy muszą wymienić, tak? Kasy dotychczasowe, tradycyjne na kasy online, więc ten schemat działania jest wielotorowy. Proces jednym słowem trwa. Dobra, moi drodzy, witajcie. Tutaj wiele osób się przywitało. Sławek się przywitał, użytkownik internetu, i Mateusz też się przywitał, i Karol, i Luki. Witam wszystkich, i Nuclear Custom. O, cześć, Nuclear Custom. Tutaj bomba atomowa by się przydała, tak? Poprosimy, żeby działało. No i co, witajcie na naszym streamie update'ującym podatki, update'ującym na naszą zbiorową ofertę, bo tyle tych podatków się zmienia w ostatnimi czasy, że na naszym MBA-u studenci wyprosili, żeby uruchomić specjalny moduł, żeby na bieżąco sobie mieć okazję podyskutowania, więc oprócz zarządzania, marketingu i nieruchomości uruchamiamy finanse i podatki w Asbiro na MBA-u, więc jak u nas studiujecie, to w przyszłym roku, w nowym semestrze będziecie mogli mieć większy wybór, 4 sale równolegle do wyboru, gdzie chcecie posłuchać sobie na jakie tematy, i pewnie dużo ludzi wybierze podatki, bo do tej pory był system, który funkcjonował te z 20 lat, jako tako funkcjonował, wiele orzecznictwa było, jakieś systemy się budowało, optymalizacje, jak się założyło, to sobie funkcjonowało, a teraz następuje wielkie mieszanie w kotle i całe te systemy trzeba przebudowywać. Dobra, moi drodzy, co w takim bądź razie dalej, co się jeszcze tutaj takiego zmienia? Kto ma jaki pomysł? Skoro powiedzieliśmy już o tej pozytywnej zmianie, czyli o zmniejszeniu stawki podatku z 17% na 12%, to chyba można powiedzieć, że taką kolejną pozytywną zmianą dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, jest możliwość odliczenia części składki zdrowotnej, która to możliwość została przedsiębiorcom niby już ostatecznie odebrana właśnie w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia, czyli z dniem 1 lipca
podatnicy, którzy płacą podatki na zasadzie ryczałtu albo są podatnikami podatku liniowego, mogą skorzystać z możliwości odliczenia albo od przychodów w przypadku ryczałtowców, albo od dochodu lub ewentualnie w koszty uzyskania przychodów poprzez odniesienie zapłaconej składki zdrowotnej. Ryczałtowcy mogą odliczyć tej składki zdrowotnej nie więcej niż 50% zapłaconej na nowych zasadach składki zdrowotnej, a w przypadku podatników podatku liniowego 8700 zł składki zdrowotnej zapłaconej za siebie jako przedsiębiorcę opodatkowanego podatkiem liniowym i ewentualnie za osoby współpracujące, na przykład członków rodziny. Okej, czyli jeżeli masz zysk, to sobie to odliczysz, połowę tej składki, a jak nie masz zysku, to nie odliczysz. Możesz zapłaconą składkę zdrowotną, oczywiście do poziomu 8700 zł, potraktować jako kolejny koszt uzyskania przychodów, co zmniejszy twój dochód do opodatkowania, ale oczywiście to nie może być na minus, tak? Bo takiej opcji... Czyli to wtedy składka zdrowotna będzie tylko kosztem, a nie to, że się ją odliczy od dochodu, czyli pomniejszy się dochód. No, musimy wybrać, tak? Czy korzystamy z opcji ujęcia z zapłaconej składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów, co się wydaje chyba lepszym rozwiązaniem niż zmniejszenie dochodu o tą składkę, gdyż w tym pierwszym wypadku niejako też wpływamy na wysokość składki zdrowotnej. Dla liniowców 4,9% dochodu, więc jeśli składka zdrowotna zapłacona zmniejszy nam koszty uzyskania przychodów, to tym samym zmniejszy też dochód, a podatki i składki płacimy od dochodu. Natomiast jeżeli składkę zdrowotną zapłaconą, o tą składkę zmniejszymy dochód, to i tak składka zdrowotna będzie na poziomie nieuwzględniającym odliczonej składki zdrowotnej za poprzednie okresy. Dlatego też służby finansowo-księgowe, które są zasypywane pytaniami, którą opcję wybrać, no, w zdecydowanej większości rekomendują ujęcie zapłaconej składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów przy podatnikach opodatkowanych podatkiem liniowym. Znowu jakieś wybory trudne i to jest takie ciężkie. No tak, Dominik, ale musimy się do tego przyzwyczaić, bo to będzie też rozwiązanie na kolejne lata. To nie jest opcja tego roku, to nie jest prezent 2022 roku, ale to jest narzędzie, które chyba nam będzie towarzyszyło przez dłuższy okres czasu. Tak na to przynajmniej wskazuje. Ale to nie jest tak, że co roku się będzie można wybrać od nowa? Mówimy o wyborze formy opodatkowania, prawda? Tak. Ta zasada się oczywiście nie zmienia. Dzisiaj prowadząc działalność gospodarczą możesz płacić podatek dochodowy według skali, podatek liniowy albo ryczałt. I w przyszłym roku ta zasada również się nie zmieni, ale być może Kamil masz tutaj na myśli również taką nietypową sytuację, nietypowy przypadek 2022 roku, jakim jest zmiana formy opodatkowania wstecz, bo to jest taki właśnie również wyjątkowy przypadek, kiedy w 2022 roku według mojej najlepszej wiedzy po raz pierwszy i być może po raz ostatni podatnicy mogą zmienić decyzję co do wyboru formy opodatkowania wstecz. Dotychczas mogli to zrobić tylko i wyłącznie na kolejny rok podatkowy z góry, próbując przewidywać swoje szacunkowe przychody, koszty i dochody. A rok 2022 daje opcję zmiany formy opodatkowania, ale uwaga, tą zmianę będą mogli wybrać, czy tej zmiany będą mogli dokonać tylko podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, będą mogli przejść na skalę na cały 2022 rok, czyli niejako również wstecz, oraz ryczałtowcy. Oni też mogą zrezygnować z ryczałtu, przejść na podatek według skali, mogą to zrobić od początku 2022 roku, czyli wstecz, albo od lipca, od połowy roku, co też jest dodatkową komplikacją. Podkreślmy, że podatnicy, którzy wybrali skalę podatkową na 2022, nie mogą zmienić formy opodatkowania. Oni mają prezent w postaci zmniejszonej stawki podatku z 17 na 12%. Okej, to tak odnośnie tego, że prawo nie działa wstecz u nas, tak? Dominik się pyta, czy będzie jakiś rabacik na semestr dla słuchaczy. Nie, nie będzie rabatu na semestr dla słuchaczy, ale obiecuję, że w ciągu najbliższej doby nie podniesiemy cen.
Jeszcze nie wiadomo, jaka inflacja w Europie, 37 chyba PPI ogłosili dzisiaj, czy ileś, więc obiecujemy, że nie podwyższymy. Obiecujemy, że nie podwyższymy, a jeżeli, to zdradzę Ci, Dominik, taki trik, jak się zapiszesz do nas na seminarium i sobie opłacisz seminarium i sobie przyjdziesz zobaczyć, będzie Mikołaj, pewnie zawsze się kręcisz na seminariach. Monika, Ty wpadasz na seminarium teraz? Jeszcze nie wiem, być może. Okej, no to być może Moniczkę te też spotkamy i potem jakbyś się chciał po tym seminarium, by Ci się jednak spodobało, to potem sobie te pieniądze, co wydałeś na seminarium, to Ci tam odejmujemy zawsze od tego, co tam trzeba zapłacić za rok studiów i tak dalej, więc to takie coś zaproponuję. Dobra, idźmy dalej. Co tutaj się jeszcze zmienia w ogóle w podejściu najbliższym? To, co o czym warto wspomnieć, jeżeli jeszcze nie wspomnieliśmy, to o jakby popularnym obecnie nabyciach sprawdzających. O. Czyli wprowadzeniu trochę takiej, rozbudowaniu zasady polegającej na możliwości, znaczy może zalegalizowaniu w pewien sposób tego słynnego przypadku w Bartoszycach, gdzie Urząd Skarbowy poprosił mechanika o wsparcie, a potem zaproponowali mu mandat za to, że de facto im w kryzysowej sytuacji pomógł i no, to wywołało dosyć duże zamieszanie. Teraz te rzeczy już zostały jakby formalnie sformalizowane, czyli urzędnicy będą mogli jako urzędnicy państwowi przychodzić i dokonywać tak zwanych zakupów, no w tym momencie kontrolowanych, których kupują jakiś przedmiot, w szczególności w miastach nadmorskich, to jest popularne, teraz jest bardzo, że tak powiem, dobry na to okres, kupują jakąś rzecz i sprawdzają, czy ktoś wystawi paragon, czy nie. No i jeżeli tego paragonu nie wystawiają, to wtedy nakładają mandat karny. I tutaj Gazeta Prawna publikowała raport, że w ciągu 4 miesięcy takich nabyć już dokonanych zostało 3156, czyli takich całkiem dużo. I w wyniku tych nabyć sprawdzających okazało się, że 814 przypadków zakończyło się mandatem, czyli 1/4. Czyli pokazuje pewnego rodzaju statystykę przestrzegania prawa w Polsce, że w Polsce no, prawa się co można powiedzieć, co czwarta osoba nie wystawia paragonów. Wiesz, to nie wydaje mi się, bo to chyba te firmy są jakoś dobierane do tego sprawdzenia. Ja sobie wyobrażam urzędnika, który sobie idzie ulicą i się przygląda tym kolejkom, jak się lody kupuje. A, nie wystawił jej paragonu. No to stoję w kolejce i wiesz, i kupuję lody. Ministerstwo wskazuje, że to jest bardziej, oni to w sposób zorganizowany zrobili, czyli ci urzędnicy dostali mikrokamery i ruszyli na miasto na łowy, że tak powiem. Z drugiej strony to jest też bardzo ciekawy problem podatkowy, bo tutaj doradcy podatkowi wskazują i zadają takie pytanie, w szczególności dr Bartosiewicz, czy rzeczywiście można ukarać przedsiębiorcę za niewystawienie paragonu, jeżeli nabywcą jest urzędnik skarbowy, no bo urzędnik skarbowy w tym momencie przychodzi jako urzędnik, jako urząd skarbowy, jako instytucja, a przepisy nakazują, żeby paragony wydawać na przykład konsumentom. Więc może jest wątpliwość prawna, czy rzeczywiście takie mandaty trzeba przyjmować, bo w sumie, jeżeli urzędnik nie przychodzi jako konsument, tylko przychodzi jako instytucja państwowa i dokonuje u nas zakupu, to teoretycznie możemy nie mieć obowiązku wystawienia na rzecz tego paragonu, czyli nie można nam dać za to mandatu. Natomiast ludzie, jak widać, tego nie wiedzą albo nie zastanawiają się nad tym i te mandaty przyjmują, dlatego taka duża skala przyjęcia mandatów jest. Ale co, poprawiła się przyjmowalność mandatów? Znaczy 1/4 mandatów, czy w 1/4 sytuacji zostały wydane mandaty, które zostały przyjęte. Nie jest prowadzona statystyka, ile było odmów. Mogło być tak, że ktoś odmawiał, przy czym praktyka pewnie pokazuje, że raczej jak już taki urzędnik złapie kogoś na gorącym rynku, no to taki sprzedawca, przedsiębiorca, sklepikarz raczej przyjmie ten mandat, tak? No bo zaraz zostanie postraszony tym, że zostanie złożony wniosek o ukaranie do sądu. No i nie, jest straszne. No, ludzie się tego boją, tak? Nie wiedzą, z czym się to wiąże. Nie wiedzą, czy to, nie wiem, czy to będzie po prostu tylko jakaś formalność, czy to nagle się okaże, że nie wyjdą z więzienia do końca życia. Tak? No, ludzie w Polsce prawa nie znają raczej.
No niestety nieznajomy. Ja raz w życiu mandat przyjąłem, ale to miałem wtedy 19 lat i od tego czasu nie przyjmuję i zawsze gdzieś tam chcę iść do sądu. I się okazuje, że wystarczy nie przyjmować i tam policja zawsze mówi, że to skierujemy sprawę do sądu, a się okazuje, że tylko w jakiejś 1/3 w ogóle kierują te sprawy, bo im się też nie chce kwitów wypełniać, ja jak wrócą sobie z patrolu i siedzieć potem przy tym komputerze, pisać, kserować i tak dalej. I tak na dobrą sprawę tylko 1/3 w ogóle gdzieś tam, no, jakiś kolejny tok miała, prawda? Więc no, ale to takie moje doświadczenia. Czyli co, już zalegalizowali te takie ukryte zakupy i mówisz, w 3 miesiące nabili 800 mandatów. Na 3156 nabyć. Czyli więc rocznie będą robić jakieś 15 tysięcy. Znaczy pytanie, czy ta skala się nie, jeżeli to jest coś, co działa, czy to się nie zwiększy. Natomiast no, wchodzi to już, że tak powiem, na co dzień do nas, tak? Czyli może się okazać, że po prostu państwo trochę poszło drogą korporacji i tak zwanych tych mystery shopperów, więc teraz będziemy mieli, że tak powiem, masowe nabywanie rzeczy przez mystery shopperów. No bo wcześniej to był problem taki, że oczywiście urzędnik mógł zwrócić uwagę na to, że popełniliśmy jakieś wykroczenie skarbowe, natomiast no, nie za bardzo chciał za to płacić, więc jakby dopiero wyposażenie ich w środki i narzędzia do tego, kamery i to wszystko powodowało, że no, ten wynik będzie rósł i musimy być świadomi, że to już będzie wśród nas. No niestety tak będzie, więc się przyzwyczajamy. I jaki jest tutaj, że tak powiem, mechanizm ratujący przed taką? Mówisz, nie przyjmować i obierać taką linię, że nie miałem obowiązku wystawić, bo cię poznałem, bo pracujesz w Urzędzie Skarbowym i wiem, jak wyglądasz i wiem, że przychodzisz tutaj na kontrolę, a nie jesteś konsumentem. Znaczy wiesz, tutaj to jest już, wchodzisz takie trochę głębsze tematy prawnokarne, natomiast no, obiektywnie, jeżeli pójdziemy w drogę taką, że no, nie masz obowiązku wystawiania paragonu na rzecz instytucji publicznej urzędu, bo to nie jest nie przyszedł jako konsument, no to mimo, że myślałeś, że robisz wykroczenie, mimo, że zostałeś przyłapany na tym, no to przez to, że ten urzędnik przyszedł właśnie jako urzędnik do ciebie, no w pewien sposób zalegitymizował twoją działalność w tym momencie, więc to jest bardzo ciekawy, można powiedzieć nieco paradoks, że po prostu bardzo ciekawa sytuacja, która zobaczymy, jeżeli ktoś nie przyjmie tych mandatów, więc jeżeli mamy jakiegoś widza, który zostanie takim mandatem ukarany, to mógłby go nie przyjąć i zobaczyć nam, czy taka argumentacja się utrzyma, bo na przykładzie bardzo ciekawe byłoby sprawdzenie tego, czy rzeczywiście sąd w takiej sytuacji pozwoli nas ukarać. A to nie jest tak, że trzeba się dowiedzieć, jaką partię popiera sędzia i sobie ubrać koszulkę albo konstytucja, albo tą drugą na takiej rozprawie i się wtedy wygra? Wiesz, to jest ryzykowne, bo trafisz źle z koszulką, to będzie problem. To lepiej założyć jednak koszulę według mnie. Oczywiście żartujemy. Moniczka, też się uśmiechnęłaś. Też masz pewnie jakąś historię tutaj, kolejną zmianę, którą gdzieś tam wprowadzają. Zmian jest oczywiście bardzo dużo. Patrzę po naszych uczestnikach, skąd się wywodzą, jakie mają swoje zainteresowania. No, mamy tutaj przedstawicieli Biura Nieruchomości, więc można na przykład przypomnieć, że osoby, których w Polsce jest bardzo dużo, które wynajmują mieszkania i płacą podatek zryczałtowany, obecnie przypominam 8,5% albo 12,5%, jeśli ktoś zarabia więcej niż 100 tysięcy rocznie na tych wynajmach, to są też osoby, które też mogą zmienić formę opodatkowania, na przykład przejść na zasady ogólne. To jest ostatnia taka szansa, ostatnia możliwość wyboru formy opodatkowania dla osób, które wynajmują nieruchomości. Być może są wśród nas również osoby, które na przykład mają dorosłe dzieci, ale jeszcze uczące się, które zarabiają i też chciałyby dowiedzieć się, czy mogą w jakiś sposób skorzystać z opcji wspólnego rozliczenia z takimi dziećmi, no to też mamy bardzo znaczący wzrost wysokości dochodów, które uprawniają do takich rozliczeń. Mamy zniesienie ulgi na pałacyk, o której przecież tak wiele się mówiło w poprzednich miesiącach, tak? Ministerstwo Finansów stwierdziło, że ulga na pałacyk jednak nie jest dobra, bo korzystają z niej głównie osoby bardzo majętne. Dlatego też tą ulgę od 2023 roku postanowiono
zlikwidować, to są ostatnie miesiące skorzystania z tego rozwiązania. Mamy wreszcie przepisy, które w dalszym ciągu są kontynuacją dodatkowych obciążeń, obowiązków sprawozdawczych podatników. Przed nami duże zmiany w zakresie prawa pracy. Mamy w ostatnich miesiącach... Tak, mamy znaczne planowane zmiany, które dotyczą pracy zdalnej, zatrudniania osób na umowy o pracę na okres próbny, czy też wydłużenia okresów urlopów. Ale co tam się zmieni w tej zdalnej pracy? Bo wcześniej nie było czegoś takiego, że praca zdalna. Tak, nasz kodeks pracy generalnie mówi o telepracy. Okay. I ta instytucja telepracy w kodeksie pracy już od kilkunastu lat funkcjonuje, ale odkąd nastała nam pandemia i praca zdalna stała się tak naprawdę rzeczywistością wielu z nas, to brakowało w kodeksie pracy oraz w ustawodawstwie unijnym stosownych przepisów, które by tą kwestię regulowały. Ale to są zmiany, które dopiero... Jeżeli nie było takich przepisów, to se pracodawca mógł regulować z pracownikiem jak chce, a teraz mu narzucą. I typu tak. Nie możesz brać kilka dni urlopu, musisz raz wziąć ciągiem dwa tygodnie. Tak? To pieprze takie narzucanie, no to pewnie z telepracą tak jest i na przykład pracodawca będzie chciał, nie wiem, dać internet od Orange'a, a w ustawie jest, że trzeba wziąć internet od Starlinka na przykład. Tak, właściwie te zmiany w głównej mierze opierają się na o te kwestie finansowe, ponoszenia obciążeń związanych z wykonywaniem pracy w sposób zdalny. Ale te zmiany są jakby obowiązkowe dla nas, bo są implementacją dyrektyw unijnych, więc nasz ustawodawca nie może przejść obok tych przepisów obojętnie, ale podkreślam... Ja wiem, Monika, poczekaj, że tak się doczepiam, czyli paliwo, które zaoszczędzi pracownik, bo nie musi dojeżdżać do biura, będzie musiał wykazać jako przychód i opodatkować te oszczędności. Tak? Mówisz o nieodpłatnych świadczeniach, prawda? Tak, to też jest instytucja przepisów prawa podatkowego. Nie jest wykluczone, że ktoś kiedyś właśnie dopatrzy się tutaj takiej korzyści podatkowej. Ale jak oni to tą pracę zdalną mówią? Że pracodawca będzie mógł sobie wliczyć w koszty internet pracownika, czy Kwestie rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą mają być właśnie ukształtowane ustawowo, ale jak pewnie praktyka pokaże, nie ma dwóch takich samych relacji między pracownikiem a pracodawcą, więc na razie my czekamy tylko na to, co nasz ustawodawca nam zaproponuje, bo zmian co do pracy zdalnej mamy już kilka, nie wiemy, która ostatecznie zostanie uchwalona, więc trzeba to po prostu bacznie śledzić. Okej, czyli prawo pracy się będzie zmieniać. Mikołaju, coś jeszcze masz, jakąś zmianę taką bieżącą, co się tam zadzieje? Zmian to jest pełno, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, które też się odbywa teraz w zmianach przepisów prawa podatkowego. Znaczy jakby o ile ministerstwa i osoby, które piszą przepisy ustawy, gdzieś trochę zawsze były oderwane od tego internetu, to widzimy pewnego rodzaju zmiany zgodnie z tym, co się dzieje w internecie. To znaczy, jak wyszły nam polskoładowe przepisy, to bardzo w internecie zaczęła być promowana spółka komandowa akcyjna. No, ze względu na to, że jest bez ZUS-u, komplementariusz, można było prowadzić dosyć aktywnie działalność jako komplementariusz bez ZUS-u i dużo osób te spółki komandowo-akcyjne założyły. I się nagle okazuje, że kilka miesięcy później pojawia się projekt ustawy, w której jest bezpośrednio odpowiedzią na porady w internecie i różnego rodzaju komentarze na zasadzie, że to jest najlepsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. I nagle ustawodawca mówi, że zauważył, że jest pewnego rodzaju luka, więc odzusowujemy spółki komandowo-akcyjne. Więc to jest raz. Druga kwestia, była wspomniana ulga na pałacyk, tak zwany pałacyk plus. Też jakby jest bezpośrednio reakcja na zasadzie w projekcie ustawy, bodajże jest wskazane, że no tutaj został zwrócono uwagę na negatywny wydźwięk, czyli jakby widać, że pewne rzeczy się dosyć dynamicznie dzieją i na bieżąco. I zwróćmy uwagę też, że bardzo szybko, to znaczy, że na coś jest zwrócone uwagę i mija kilka miesięcy i mamy tak naprawdę wywrócenie systemu prawnego teraz. Więc no niestety to jest rzecz, którą mogę się zgodzić, że powoduje, że jednak to jest duża wada Polski. Że się uważam, że podatki mimo wszystko są wciąż niskie, w szczególności może nie dla osób, dla których koszt księgowy jest istotnym elementem budżetu miesięcznorocznego. Może rzeczywiście to jest w pewien sposób przekonujące. Natomiast główną wadą Polski jest to, że rzeczywiście, o ile w Anglii na przykład wprowadzali zmiany w zakresie rozliczania zaliczek na
podatek pracowników, ten system PI wprowadzali, no to ogłaszano przez 4 lata, o ile pamiętam, 3-4 lata, wysyłano informatory, wszędzie w prasie było, banery były i ten sposób informowania o tym był bardzo szeroki. A u nas tak naprawdę tempo tych zmian jest praktycznie w skali obecnych kilku miesięcy. Polski Ład tak naprawdę został ustalona ostatecznie wersja w miesiąc i już pod koniec roku wiedzieliśmy, że będzie szalona zmiana, która obejmuje bardzo dużo obszarów prawa, która wpływa na składki, wpływa na wysokość podatków, która wpływa na raportowanie. Tak naprawdę no, można powiedzieć, że wprowadziły specjalistów od Polskiego Ładu, którzy po prostu stali się takimi, że tak, głosicielami zmiany, których nie wszyscy rozumieli. Potem mamy nagle ustawę 2.0, o której teraz tutaj wspominała Monika, skazując różnego rodzaju zmiany, a już musimy tak naprawdę się szykować na trójkę, czyli projekt ustawy, który został opublikowany, który znowu ingeruje w te wszystkie zmiany, które były wcześniej, zmienia je i wywraca do góry nogami. Więc no jakby co do ilości zmian i opowiadania o tym, to oczywiście to nie jest dzisiaj format na to i pewnie byśmy nie zdążyli, tutaj wspomnieliśmy tylko o pewnych rzeczach, które się dzieją, natomiast no, rzeczywiście jeżeli mamy na co zwrócić uwagę, no, to tempo zmian no, jest negatywne, plus jeszcze ta responsywność, czyli tak naprawdę bieżąco coś się zmienia, ustawodawca to modyfikuje, jest to problematyczne. Ja tym mam trochę problem, mimo że jestem beneficjentem, powiedzmy, tego. Słuchajcie, oboje siedzicie w podatkach, doradzacie, pewnie tam przy kontrolach jesteście. Tutaj Waldi się pyta, ale zanim przejdziemy do jakiegoś Waldiego komentarza, to czy już pracowaliście przy sprawach, które wynikały właśnie z tego Polskiego Ładu, że tam ktoś miał jakieś już problemy przez to i trzeba było, czy Mikołaj, ty reprezentować w sądzie, czy Monika już gdzieś ratowałaś takich przedsiębiorców, którzy no, dali ciała z tym Nowym Ładem? Ja nie miałam jeszcze takich doświadczeń, powiem szczerze. Czyli będą wychodzić dopiero. Myślę, że tak. Duże problemy, które wprowadza Polski Ład, są dopiero trochę pięścią przyszłości, bo tak naprawdę te takie fundamentalne zmiany typu ukryta dywidenda, która może zostanie uchylona, a może nie zostanie uchylona, zobaczymy, czy minimalny CIT, tak? Czyli coś, co miało być pogromem przedsiębiorców, czyli jak masz firmę, która nie zarabia, no to masz specjalny podatek liczony od przychodu, bo pewnie ustawodawca domniemuje, że skoro nie zarabiasz, to pewnie optymalizujesz koszty, więc i tak musisz zapłacić podatek. Serio? Tak. Coś takiego przeszło? No, nie jest, nie, że tak powiem, ominęło cię to? Ominęło mnie to. Ja się przez 3-4 miesiące nic nie update'uję. Od wojny to ja, wiesz, kulki robię. Kamil, na razie się tego nie ucz, bo tak jak mówi Mikołaj, ale prawdopodobnie, tak? Ten przepis zostanie... Ma różne pomysły, tak? Ale pytanie, czy to przeszło już gdzieś jakieś głosowanie w Sejmie? Nie, to nie. Minimalny CIT jest już w ustawie CIT-owskiej, tylko ma wejść dopiero jakby w sensie jakby pierwsze kwestie związane z rozliczeniem mają być od nowego roku. Przy czym ten projekt ustawy, ten trzeci Polski Ład ma teoretycznie zawiesić w tym, że tak powiem, testowanie tych przepisów, plus ograniczyć, wprowadzić ograniczenie, że mali podatnicy mają być tym nieobjęci. Znaczy, że jak jesteś małą firmą, to tam do 2 milionów euro rocznie, to nie będziemy musieli tego stosować. Przy czym to jest dopiero gdzieś w przyszłości i w obecnej wersji. No jeżeli jesteśmy małą firmą i nie wykażemy zysku, nie wykażemy dochodu, który podlegał opodatkowaniu, to o ile nie łapiemy się na jakieś zwolnienie z ustawy, no to będziemy musieli wyliczyć specjalny podatek liczony od przychodu, pomimo tam jakieś koszty dodajemy, odejmujemy i wyjdzie nam jakaś suma, od której musimy zapłacić podatek. Czyli już nie stricte od dochodu, tylko od wzoru, który wymyśliło ministerstwo. Przy czym tutaj jakby można oczywiście uspokoić od razu, że w obecnej wersji minimalnego CIT-u jest przesłanką wyłączającą minimalny CIT, jest to, że wszystkimi wspólnikami w spółce są osoby fizyczne. Czyli jeżeli mamy spółkę samych osób fizycznych, czyli nie mamy, nie wiem, jakiejś spółki jako wspólnika, to nie musimy tych przepisów stosować. Natomiast jak już się pokaże jakiś wspólnik, który nie jest osobą fizyczną, no to nagle w te reżimy możemy wpaść. I to może być pewnego rodzaju problem dla wielu firm, w których rzeczywiście kilka procent ma jakaś spółka, albo jakaś fundacja, albo ktokolwiek inny niż osoba fizyczna. Czyli co, wtedy spółka z osób fizycznych płaciłaby mniejsze podatki niż spółka, która ma spółkę jako udziałowca? No to co z tymi wszystkimi spółkami inwestycyjnymi, że się tworzy spółkę, żeby trzymała udziały innej spółki? No to będą musiały sprawdzać, czy przypadkiem nie podlegają pod minimalny CIT. Czyli jeżeli nie zarabiają, to muszą ponieść dodatkowe koszty księgowe,
zwiększyć te twoje 5% kosztów podatku księgowego, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, mimo że są na stracie, to czy nie powinni zapłacić do tego podatku. No bo to się stosowało, te spółki inwestycyjne, po to, żeby gdzieś tam wypłacać pieniądze ze spółki bez dywidendy, żeby przekazywać je do oddzielnego podmiotu. Tak? Jeżeli firma zarobi milion, no to płaci CIT, zostaje jej tam 900 tysięcy. No i teraz pytanie, co zrobić z tymi pieniędzmi? Czy wypłacić udziałowcom i odprowadzić dywidendę, żeby znikło z ksiąg, czy sobie zostawić w firmie i tam jest 900 tysięcy w księgach, tak? Tylko potem przychodzą trudne czasy, COVID, restauracje ci zamkną i de facto musisz te pieniądze wydać na ratowanie firmy, bo ich wtedy nie wyprowadzisz, no bo to już są karne przepisy, tak? Więc najlepiej utrzymywać pieniądze poza firmą, tak? Czyli jak się miało spółkę, która jest właścicielem drugiej spółki, to ta dywidenda do osoby prawnej była zwolniona pod pewnymi tam drobnymi wymogami z podatku CIT, czyli można było wyprowadzić pieniądze ze spółki, która zarabia, do drugiej spółki bez podatku CIT i wtedy ta pierwsza jak bankrutowała, no to można było użyć tych pieniędzy z powrotem do ratowania, ale nie trzeba było, tak? Więc to już było takie bardzo fajne narzędzie zabezpieczające. Wracając do pytania Waldiego odnośnie natężenia kontroli skarbowych w porównaniu choćby do ubiegłego roku, czy jest tego więcej, czy mniej? Ja osobiście nie zaobserwowałam takiego zjawiska, nie widzę, żeby to natężenie w jakiś sposób wzrosło. Mam wrażenie, że też urzędnicy urzędów skarbowych też potrzebują czasu, żeby się z tymi przepisami zapoznać, żeby się ich na swój sposób nauczyć. Większą natomiast intensywność widzę osobiście, jeśli chodzi o działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który dodatkowo dostał prezent w postaci składki zdrowotnej, no i wymaga to od urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również w nauki przepisów prawa podatkowego. No ja z drugiej strony, z mojej strony powiem, że widzę trochę, może to nie jest związane z Polskim Ładem, ale właśnie więcej kontroli pustych faktur w podmiotach powiązanych, czyli jak popularne pojawia się porady w internecie odnośnie fakturowania własnych spółek, to rzeczywiście już mam chyba nawet w tym miesiącu, czyli w poprzednim, czyli w lipcu, kilka case'ów, że do kogoś przyszli i zaczęli o te faktury pytać. Czyli co było za tą fakturą potwierdzenia wykonania usług, kto odbierał usługi, kto odbierał ze strony spółki fakturę, w jaki sposób było to weryfikowane. No i spółki, w której wspólnikiem 99% i jedynym prezesem zarządu jest ta sama osoba, no miały pewnego rodzaju problem z wyjaśnieniem tych okoliczności, czyli kto ustalił tą współpracę, co było robione, jakie były czynności, kto odbierał wyniki. No i pamiętajmy, żeby na to się przygotować, bo o to pytania się pojawiają. I tu w ogóle bardzo fajny komentarz padł o to, że ustawodawca wypuszcza wersję beta ustaw, a nawet no, potem je szybko aktualizuje. Ja bym powiedział, że to nie są wersje beta, tylko to jest trochę tak jak na Steamie, na platformie do publikowania gier. Ustawodawca robi takie, wiecie, zmianę prawa podatkowego w wersji early access. Wszyscy mogą z niego skorzystać, sprawdzić i dopiero na bazie doświadczeń i błędów tak. Szybko w trakcie już obowiązywania tych przepisów te rzeczy są zmieniane. Więc ja mogę Waldiemu też tutaj dopowiedzieć, że kontroli jest milion razy więcej, tak? Bo wcześniej jak była kontrola, no to ludzie przychodzili i prosili, żeby skserować książkę przychodów i zanieść urzędniczce. I to była kontrola i sobie urzędniczka coś tam se sprawdzała i wyciąg bankowy, tak? I to już była kontrola. Teraz wyciąg bankowy, urzędnicy mają aktualizowany raz dziennie w nocy, serwery się łączą bankowe ze skarbówką i wysyłają wszystkie twoje transakcje. Tak samo z JPK te faktury już mają, no może niekoniecznie na bieżąco, ale co miesiąc czy tam co trzy miesiące, jak się tam VAT zgłasza. Teraz będą księgi, już wchodzi, że w ogóle w księgi wszystkie będą tymi JPK wysyłane, więc oni to, co kiedyś musieli zrobić, trolle, oni już mają, bo sobie po prostu algorytm przepuszczą przez dane, więc te 80 tysięcy kontroli się odbywa. I
rzeczywiście liczba podjętych kontroli, czyli urzędowo-administracyjnie wszczęta kontrola i tak dalej spada, tylko kary są dużo większe, czyli ta skuteczność kontroli, bo właśnie mają te dane, o których tutaj mówimy i teraz kontrolują te puste faktury, to co Mikołaj wcześniej mówił i urzędnicy szukają coraz to nowych pól do sprawdzania. I ja na przykład doświadczyłem nowej wersji kontroli, czegoś, czego urzędnicy nie sprawdzali przez przynajmniej te 25 lat, jak tam jestem przedsiębiorcą. Mianowicie dostałem w tym roku wezwanie do przedstawienia, czy kasa fiskalna, która była kupiona, nie wiem, 2007 czy 2009, która już nie funkcjonuje, już jej na oczy nie widziałem, już dzieci zdążyły mi się urodzić, to już był taki prehistoryczny moment, dostałem wezwanie, bo oni nie mają w ewidencji tego przeglądu corocznego kasy. Tak? Czyli 11 lat temu, czy 12, nie złożyłem takiego papieru, jak z update Urzędu Skarbowego, że zrobiłem przegląd techniczny kasy. Nie wiem nawet, czy to trzeba było tam im wysyłać, czy nie. To nie wiem, Monika, ty nas tutaj może zaraz update'ujesz. I nie mieli takiej procedury, żeby co roku w kwietniu sobie siąść i przejrzeć, czy wszyscy dostarczyli zgodnie na czas. Teraz już wprowadzili taką procedurę w Urzędzie Skarbowym, że kontrolowaliśmy X, Y, Z, ale w tym roku jeszcze mamy procedurę kontrolowania tych przeglądów technicznych kasy i w miarę jak będzie postępować cyfryzacja urzędów, no to ci urzędnicy będą wymyślali kolejne rzeczy do kontroli. Więc kontroli według mnie jest milion razy więcej. O. Ja bym chciał dodać do tego, Kamil, jedną rzecz. To znaczy w Polsce jest trochę taka wiara w czynny żal, czyli cokolwiek się stanie, w razie czego wiemy, że mamy czynny żal i złożymy jakiś dokument, że ujawniamy, że coś zrobiliśmy. Bardzo oczywiście każdy... Czynny żal jest ogólnie zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego, no ale wszyscy traktują to na zasadzie, że o, żałują i w ogóle. Wysyłają to do urzędu i myślą, że to załatwia sprawę. Natomiast w momencie, kiedy te księgi już będą w urzędzie skarbowym, pojawi nam się jeden problem z czynnym żalem, to znaczy przepisy wskazują, że czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli organ ścigania miał już w wyrazie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu zabronionego. Czyli w momencie, kiedy już te księgi u nich będą i oni sobie mogą na podstawie analizy wewnętrznej ustalić, że doszło do jakichś naruszeń, przestępstw, wykroczeń, no to jeżeli się okaże, że nagle my nawet zauważymy pewne rzeczy, to zawsze taki organ będzie mógł, zobaczymy, czy będzie próbować, ale nam powiedzieć, że nasz czynny żal, nawet jeżeli coś złożyliśmy z opóźnieniem, może być nieskuteczny, ponieważ ktoś już zerknął na te dokumenty i oni mieli już tą udokumentowaną wiadomość zrealizowaną, można powiedzieć. Więc trochę... Oj, coś się wypiąłeś, więc wracaj do nas. Odłączyło mi Sławki na chwilę, więc może być z tym problem. Kropka. Okej, zwłaszcza, że ja też tak na szybko przed audycją zobaczyłem, co tam się zmienia i zmieniają się przepisy kodeksu karnego skarbowego i ten czynny żal traci na nie to, że na ważności, ale coraz chyba mniej przepisów będzie można tym żalem, że tak powiem, sobie odpuszczać, czy tam... Tak, kojarzycie coś tą zmianę? Znaczy są regulacje, zresztą czynny żal jest teraz dosyć jakby problematyczną instytucją, ponieważ ustawy, które zmieniały czynny żal, wcześniej jest możliwość wszędzie w internecie złożenia zawiadomienia przez internet, przynajmniej taka adnotacja jest. Natomiast na ustawie usunięto adnotację, że czynny żal można złożyć za pośrednictwem tam środków porozumiewania się na odległość i zostawili, że można złożyć tylko na piśmie albo ustnie. To dodali tylko teraz taką adnotację na świeżo, że może być złożone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Teoretycznie widziałem już wiele komentarzy, że na piśmie to teraz mają na myśli, że też może być w jakiś sposób elektronicznie. To ministerstwo potwierdzało, ale są wątpliwości, czy taki czynny żal będzie skuteczny, nawet mimo tego, że mamy stronę rządową, która się nazywa Złóż Czynny Żal Online, która teoretycznie pozwala na złożenie takiego czegoś. Natomiast wtedy zawsze
powstaje wątpliwość, czy rzeczywiście to będzie skuteczne. Ja na przykład osobiście tutaj też taki czynny żal ostatnio zużyłem i po analizie stwierdziłem, że jednak pobiegnę sobie na pocztę i złożę to za pośrednictwem poczty, aniżeli online'owo, mimo że przyszedłem przez cały formularz klikania czynnego żalu, to tutaj radzę zwrócić na to uwagę. No i oczywiście zmiany w czynnym żalu, jakby Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w tym roku zmiany w kodeksie karno-skarbowym. Oczywiście to jest instytucja, która jest trochę ewenementem polskim, że rzeczywiście można zablokować tak naprawdę zupełnie odpowiedzialność karno-skarbową, bo często się ludziom w Polsce wydaje, że czynny żal to jest takie na zasadzie, no przepraszam, nie karajcie mnie, nie? Ale formalnie w Polsce to jest bardzo silna instytucja, bo ona powoduje tak naprawdę to, że my składając taki dokument nie podlegamy karze, czyli tak naprawdę nie można nas ukarać w ogóle za przestępstwo. Nawet gdyby urząd chciał, ale my spełnimy warunki czynnego żalu, to tego formalnie nie może zrobić i możemy się w sądzie bronić i tym formalnie złożyliśmy czynny żal, więc nie podlegamy karze. Więc no, ale poczekaj, chcesz powiedzieć, że urząd zrobił stronę online, gdzie można złożyć czynny żal, gdzie prawdopodobnie składanie czynnych żali przez ten portal jest niezgodne z prawem i nieobowiązujące i no, dobrze to skojarzyłem? No jest takie według mnie ryzyko. Jest strona, jak sobie wpiszemy gov.pl elektroniczny czynny żal, to jest adnotacja na stronie, że czynny żal można złożyć drogą elektroniczną, na przykład przez ePUAP Urząd Skarbowy. I nawet gdzieś byłem na formularzu, że wypełnił online, sobie przeklikiwałem, jak to wygląda. Natomiast teraz w ustawie dodali przepis, który obowiązujący zmienił ustawę od 7 lipca, w którym wskazali, że jakby zawiadomienie wnosi się na piśmie lub ustnie i dodali punkt, zawiadomienie może być także złożone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. A już na przykład gov.pl, obywatel gov.pl to nie jest e-Urząd Skarbowy. No i to takie, i to nie jest też ePUAP, czyli jakby wskazano konkretny portal za pośrednictwem, którego można to zrobić, ale inne portale rządowe też udostępniają taką funkcję, więc musimy wiedzieć, jaki portal korzystać. Tak samo, Kamilu, jak mamy KRS, to teraz mamy EKRS i mamy PRS. Musisz wiedzieć, czy tą zmianę robisz przez PRS, czyli portal rejestrów sądowych, to jest nowy KRS, czy to jest stary KRS. Naciąłem się kilka razy na to. To jest nasza rzeczywistość. Ale powiedziałeś, poczekaj, powiedziałeś, że czynny żal można złożyć ustnie. Do protokołu. Czyli co? A możemy na przykład zadzwonić do urzędu i powiedzieć, dzień dobry, zgłaszam do protokołu czynny żal, artykuł taki, taki, przepraszam, kradłem pieniądze i tam CIT zaległy, zapłacę, dziękuję, do widzenia i mam nagranie, że ustnie złożyłem. Do protokołu. No to, sobie, no to urzędnik już sobie chyba tam notatkę zrobi. Zresztą te nagrywania, te rozmowy są nagrywane te też po ich stronie chyba, nie? No pytanie, czy jeżeli zrobiłeś coś niecnego i rzeczywiście chciałbyś się ochronić przed odpowiedzialnością, to czy byś się naraził na takie ryzyko, żeby uwierzyć w to, że protokół z twojej rozmowy został zrobiony, który raczej na pewno nie został zrobiony i raczej na pewno będzie z tym problem. Znaczy, Kamil, okay. Ja wiem, że ty lubisz wyzwania takie, więc możesz spróbować. Mnie trochę humoru tutaj wprowadzić, bo... Możemy bo spróbować. Jest to czynny żal, obywatel gov.pl, złóż czynny żal, reklamy, instrukcje, a potem to jest, wiesz, ludzie sobie poskładają i wiesz, i... Znaczy, wiesz, możesz spróbować, że tak powiem, nawet ci pobożemy. Tym zobaczymy, jak to zadziała. Zadzwonisz do Urzędu Skarbowego, powiesz, że chciałbym złożyć czynny żal. Proszę sporządzić protokół. Opowiadam, co zrobiłem. Albo wysłać im nagranie MP3. Ale to już nie jest ustnie. No bo to już jest, to już wysyłasz niejako formę dokumentową nagrania. A, to musi być stream, na żywo musi być stream, tak? To nie wystarczy wysłać fale dźwiękowe, tylko te fale dźwiękowe muszą być wysłane na żywo. Znaczy, musi zamienić się jakiś człowiek. No i bym ostrożnościowo powiedział, że jednak musisz tam być osobiście, ale jak chcesz, Kamil, zaryzykować i teraz na przykład na kanale nam wyznać jakieś swoje przestępstwa podatkowe i dokładnie opisać daty faktur i tego, to możemy zobaczyć, jak to potem działa w praktyce.
No to może się zastanowię, do jakiego przestępstwa podatkowego się przyznać. Na przykład się mogę przyznać do takiego przestępstwa, że będę pił piwo bez akcyzy za chwilę. Ha! Moi drodzy, piwo, tak, Asbiro. Jak macie jakieś pytania do nas odnośnie update'ów, to śmiało piszcie. No, przyznam się, że wiedziałem, że tu jest wielki bałagan, ale to rzeczywiście jest bałagan, uświadomiliście mi to i nie jest ciekawie. Dobrze, że urzędnicy też się w tym nie łapią, bo i gdzieś tam może być tak, że te 2-3 lata mamy trochę spokoju ze względu na bałagan po prostu. To też nie są takie zmiany, które miałyby powodować zamykanie ludzi w więzieniach. No w sensie będą to negatywne zmiany podatkowe. Jeszcze nie wspomnieliśmy przecież o podatku od przerzucanych dochodów, który brzmi bardzo dumnie. Co to jest? Opowiedz. No to też jest jakby forma uszczelniania systemu podatkowego, no którym no, ma w pewien sposób trochę jakby zastępować dotychczasowe ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, czyli no zasadniczo przerzucania kosztów w szczególności do jurysdykcji podatkowych o niskiej, efektywnej stawce opodatkowania, że tak powiem już technicznie. I zrobili przepisy, które będą takie rzeczy w pewien sposób opodatkowywały i chodzi głównie o usługi doradcze, pewnego rodzaju usługi licencyjne, które na przykład spółki przerzucały za granicę. Tutaj w tym Polskim Ładzie 3.0 już zmieniają ten podatek od przerzucanych dochodów, bo to jeżeli nie byłeś świadomy, że on był, to już jest nowelizacja jego szykowana, że ma dotyczyć głównie przerzucania dochodów za granicę, natomiast dotychczas to nie było takie oczywiste. Natomiast no, może nie będziemy same technicznie w te przepisy wchodzić, bo są dosyć szerokie, natomiast no, jest to jakby dodatkowy obszar, który warto się zainteresować. Gdyby ktoś miał trochę wolnego czasu i chciał, skoro jest tutaj na wykładzie krótkiej prelekcji podatkowej, to chciałby poczytać o podatkach, to można sobie zapisać to jako słowo klucz i zastanowić się, czy to będzie miało wpływ na nasze rozliczenia podatkowe. I dużo, dużo tych myśli ostatnio i dlatego też otwieramy na MBA-u czwartą nogę, czyli właśnie finanse, podatki i te wszystkie tematy finansowe, optymalizacji, nieoptymalizacji i co zjazd będzie sobie gdzieś tam można przyjść i posłuchać właśnie odnośnie tych wszystkich aktualniejszych zmian, taki update bieżący, no bo no raczej na MBA-ach podstaw nie wykładamy, tak, tylko co się zmienia i jak można wpłynąć, jaką najlepszą strategię zrobić i to jest, a wada tych wszystkich systemów jest taka, że nie da się wymyślić strategii na dłużej. Może to jest ich jakaś taka taktyka, że co chwilę to zmieniają, żeby nie było, się dało, wiesz, coś na stałe zrobić, tylko co chwilę zmiany, 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 zmiany i w ten sposób się już ludziom odechce w ogóle robić czegokolwiek. Tak jak ja, 199 250 przychodu na jednej firmie, która właśnie robi sobie wakacje i nie pracuje do stycznia. Kamil, my jesteśmy przyzwyczajeni do tych zmian, prawda Mikołaj, bo jest to jedyne, co jest pewne w naszej pracy zawodowej, czyli ta zmiana, to jest to właśnie jedyne, co jest pewne, ale faktem jest, że klienci okazują irytację, okazują złość, okazują takie zmęczenie i to na pewno tak w sumie jest chyba właśnie takim smutnym podsumowaniem tego, co się dookoła dzieje, tak jak wspomniałeś, to jest ten czynnik, który tak naprawdę często zniechęca albo ogranicza inwencję biznesową naszych przedsiębiorców w Polsce. No i chyba trochę przykro, tak. Ale zwróćmy uwagę też na pozytywne rzeczy, na przykład próby chociażby uczynienia normalnym tego estońskiego CIT-u, czyli formy opodatkowania. Jak to normalnym? Musisz szerzej opowiedzieć, bo ja się zatrzymałem na tym, że tam 130 osób z tego skorzystało. Nie, to teraz w tym roku to jest rewolucja, w sensie bardzo dużo w tym roku firm przechodzi na estoński CIT, czyli na formę podatkowania, w której nie płacimy podatku na bieżąco, tylko jak mamy spółkę i dopiero te pieniądze ze spółki wypłacamy do majątku prywatnego, to dopiero wtedy płacimy jakby połączony
CIT plus PIT, czyli podatek od osób prawnych, od spółki i od osób fizycznych, czyli od dywidendy, czyli jakby następuje to jednocześnie podczas wypłaty. I co do zasady, jakby wtedy tak to działa, no i powoduje to, że dla wielu osób, w szczególności takich, których nie żyją z pieniędzy firmy, tylko na przykład w szczególności firmy rodzinne, które, no, które jakby mają z czego żyć i tak naprawdę ten majątek firmowy chcą, żeby działał się rozwijał, no mogą takie obciążenia podatkowe bardzo mocno zmienić. Ale poczekaj, no to się te wymogi zmieniły, bo tam były jakieś takie dziwne wymogi, że musisz zatrudniać jakichś ludzi, że musisz być małą firmą. No nie pamiętam dokładnie tych wymogów, ale to były tak abstrakcyjne rzeczy, że szkoda zachodu. Chyba masz na myśli wydatki na cele inwestycyjne, tak? Czyli konieczność permanentnej, tak? Permanentnego inwestowania w przedsięwzięcia, w rozwój. Teraz tego głównego czynnika tak naprawdę zabrakło. 2022 już nie ma takiego obowiązku. Można skupić się na działalności operacyjnej i tak jak powiedział Mikołaj, przesunąć moment zapłaty podatku nawet o kilka lat do przodu. I nie ma też tego, że trzeba być małą firmą, bo było wcześniej rzeczywiście tak, że były limity przychodów, a teraz te limity przychodów usunęli, więc może być nawet nie małą firmą i też może z tego korzystać. Okej, okay, czyli uwolnili, poprawili te estońskie CIT-y, czyli warto sobie teraz wrzucić w Google te wymogi i sobie doczytać, czy to, jak to się zmieniło i co rzeczywiście dużo osób z tego skorzysta. A można tak do tyłu sobie włączyć estoński CIT? Znaczy obecnie można w ciągu roku przejść na estoński CIT, więc jakby to nie jest taka decyzja raz na rok, więc jakby do tyłu już nie, ale jak się zdecydujesz, to możesz, że tak powiem... W każdej chwili, tak? W każdej chwili zdecydować się na to. Okej, okay. No to trzeba się tym zainteresować. Może przy kolejnym update'cie się zupdate'ujemy odnośnie estońskiego CIT-u. Będziemy lepiej przygotowani, bo to jest taki stary update, ale jak ja wypadłem z obiegu, już mówię, nie, już mi się nie chce czytać o tych podatkach. Będę się widział na zjeździe Asbiro z Mikołajem, z Moniką i z innymi naszymi tutaj księgowymi czy doradcami podatkowymi. To się gdzieś tam przy piwie zupdate'ujemy. To co, moi drodzy, dzięki za rozmowę. Zerkajcie na tego MBA-a podatkowego, bo pewnie będzie warto się częściej update'ować w takiej bardziej zorganizowanej atmosferze, nie takich półluźnych rozmowach. I co? Dzięki Moniczka za rozmowę, dzięki Mikołaju. Asbiro będzie na was czekało. No, wirtualnie nie mogę przelać, ale będzie seminarium, to wpadajcie. I co? Dzięki za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Wolności i sukcesów życzę w tej kolejności i co? I miłej nocy. Dzięki Kamil, dzięki Mikołaj, dzięki wszyscy, którzy nas słuchaliście. Ja również dziękuję i życzę wszystkim. Tak. Miłego wieczoru. Pa, pa, hejka.